Cześć, tutaj Marta z portalu kochamzabawki.pl. W tym filmie chcę pokazać Wam nowe lalki z kolekcji Monster High z festiwalu muzycznego od firmy Mattel. Lalka, którą chcę Wam pokazać, to Claudine Wolf. Zapakowana ona została w kartonowe, czarno-czerwono-białe pudełko. Z boku mamy logo Monster High. Pudełko ozdobione jest muzycznymi motywami. Wykończone jest zamkiem błyskawicznym. W rogu widzimy zdjęcie drapieżnej Claudine, jej imię, nazwisko, muzyczne oznaczenie, że to jest kolekcja festiwalowa. Z tyłu mamy zdjęcie, rysunek Claudine oraz innych lalek, które możecie dokupić osobno. Kartę VIP-owską, która dołączona jest również w zestawie. A tak prezentuje się pudełko z boku. Teraz je otworzymy. Lalki z kolekcji Festiwal Muzyczny nie stoją samodzielnie. Nie mają też w zestawie stojaka, więc my użyczyliśmy stojak z kolekcji 13 życzeń. Claudine Wolf ma długie, brązowe, lekko falujące włosy. W tej kolekcji ma kilka pojedynczych blond pasemek. W uszach ma kolczyki. Jeden jest długi, przypomina złote łańcuchy. I ma jeszcze trzy kółka. Makijaż ma w kolorach żółtym i fioletowym z odrobiną brokatu. Jej oczy są żółtawe. I pomalowane ma usta na kolor ciemnoróżowy. Claudine ubrana jest w fioletowy kombinezon. Ten kombinezon u góry ma czarny kołnierzyk oraz różne wzorki, między innymi gwiazdy i księżyce. Fioletowy kombinezon ozdobiła czarnym paskiem, który się składa z kilku części, tak jakby był to długi, zaplątany wokół bioder pasek w kolorze czarnym. Do tego zestawu dobrała bransoletki, dwie czarne i jedną złotą, a na lewej ręce ubrany ma, o coś mi się tutaj przekręciło, na lewej ręce ubraną ma rękawiczkę bez palców, czarną ze złotym ozdobnym elementem. Na nogach ma oryginalne buty, zdejmę stojak, żeby lepiej było widać. Są one złote, ozdobione są zamkami błyskawicznymi. Ma tutaj wycięte elementy. Te kozaki sięgają prawie kolan. Z przodu również mają wycięte dwa otwory, przez które troszeczkę widać palce. Mają wysoki koturn, podeszwę i bardzo wysoki obcas w kolorze czarnym. Oczywiście na tych butach lalka nie jest w stanie samodzielnie stać. Ale w tej kolekcji lalki nie posiadają stojaka. Lalka ma ruchome stawy w biodrach, kolanach. Ruchome ma łokcie, nadgarstki oraz ramiona. Claudine uwielbia tańczyć i wybiera się na koncert, na którym będzie dużo wilkołaczej muzyki. Chociaż lalka Claudine Wolf mi się bardzo podoba. Ma oryginalny strój i dzięki VIP-owskiej karcie wstępu, którą ma na szyi, na pewno będzie świetnie bawiła się na koncercie i wytańczy się za wszystkie czasy. To muszę Wam powiedzieć, że w tym zestawie stanowczo brakuje stojaka, który jest w innych kolekcjach Monster High. Ponadto mamy brak dodatkowych akcesoriów, więc za cenę, którą ma ta lalka, jest to troszeczkę za dużo, dlatego otrzymuje ode mnie tylko 4 gwiazdki. Zapraszam Was na kolejne recenzje. Do zobaczenia!